Cześć wszystkim, z tej strony Sarawi. Słuchajcie, to już jest drugi film pod rząd bez kolejnej x-miesięcznej przerwy. Nie wiem, czy mam wyciągnąć szampana, czy co, czy już można świętować. Dobra, miejmy nadzieję, że to się utrzyma trochę dłużej, więc może jeszcze nie ma co sensu krakać. A tymczasem, moi drodzy, słuchajcie. Ostatnio, jakiś czas temu, wrzuciłam na nasz serwer Discord taką małą, może nie ankietkę, ale powiedzmy taką rozpiskę, do podejrzenia sobie różnych tematów, jakie mam na filmy, jakie tam mam zaplanowane. No i jest tego całkiem sporo, tam zawsze jeszcze można dodać, jakby się coś pojawiło, ale ogólnie rzecz biorąc jest to powiedzmy taka rozpiska tematów, które cóż, starczą mi pewnie do końca roku, jak nie dłużej. No i ogólnie rzecz biorąc zadałam takie ogólne pytanie, co ewentualnie chcielibyście z tego zobaczyć, w jakiej kolejności i tak dalej, czy jakieś tematy Was szczególnie interesują. No i między innymi, tak w zasadzie pierwsze co się stało, to odezwała się moja kuzynka, która stwierdziła, że muszę w końcu poruszyć temat, jak kraść pomysły. To jest jeden z najbardziej clickbaitowych tytułów, jakie mogłam wymyślić, ale tak, o tym dokładnie dzisiaj będziemy mówić. Słuchajcie, jest taki znany cytat, którego autora zapierona nie będę teraz w stanie wynaleźć, ale tłumaczyłoby się go mniej więcej na słaby artysta pożycza, dobry artysta kradnie. Więc dzisiaj będziemy się właśnie do tego odwoływać i troszeczkę sobie pomówimy o tym, jak w zasadzie ten cytat rozumieć i w jaki sposób go można zastosować, bo jest to jedna w zasadzie z najcenniejszych rad, jakie można sobie przyswoić, jeżeli chodzi o wymyślanie i projektowanie i planowanie ilustracji, zresztą nie tylko ilustracji, ale też wszystkiego innego. Jeżeli chodzi o dzisiejszą ilustrację, to klasycznie starałam się, żeby jakoś można było się do niej odnieść w kontekście tematu, o którym będziemy mówić, więc o niej Wam powiem jeszcze mniej więcej w trakcie. Ale tak małym słowem wstępu, praca, którą dzisiaj widzicie, to jest projekt karty. To jest w zasadzie taki mój, powiedzmy, projekt poboczny, jeżeli można to tak nazwać. Wbrew pozorom nie będą to karty tarota. Jeżeli ktoś myślał, że robię własnego tarota, to nie robię własnego tarota. To by było stanowczo za dużo roboty jak na mój obecny, powiedzmy, grafik i ilość dostępnego mi czasu. To jest raczej coś bardziej ograniczonego, troszeczkę mniejszy projekt na mniejszą skalę. Jakiś czas temu pojawiła się na naszym serwerze dosyć spora renowacja, jeżeli chodzi o różne kanały związane z twórczością społeczności i tak dalej. No i między innymi pojawił się zresztą od osóbki, która swoją drogą bierze udział w naszym projekcie Wyspiarskiej Inkwizycji, także serdecznie pozdrawiam z tej strony. Pojawił się pomysł właśnie takiej talii na wyspę, która między innymi funkcjonuje jako tan, jako magiczny przedmiot w uniwersum, więc takie tam ciekawostki. No i wymyśliliśmy właśnie, że można by było zrobić taką, powiedzmy, dla czystej zabawy, bo czemu nie, wersję, edycję kolekcjonerską z postaciami z Wyspiarskiej Inkwizycji. No i tak jakoś wyszło, że zaczęłam akurat od tej. Plus jeszcze pozdrowienia dla drugiej osóbki, która ostatnio wyszła z pomysłem z własnej inicjatywy zrobienia talii wyspiarskich kart i trochę mi dała kopa w dupę, żeby się zabrać w końcu za ten projekt, jakby nie patrzeć. Wszystkie 16, bo tam jest 16 bodajże kart, są bazowane na wyspiarskich runach, które mają tam różne znaczenia. No i w zasadzie padło na śmierć, a postać na karcie to jest coś w rodzaju, powiedzmy, takiego wyspiarskiego mrocznego koziarza. To jest dosyć długa historia, w którą się dzisiaj raczej nie będę zagłębiać. Raczej jeżeli kiedyś do tego wrócę, to będzie, jeżeli skupimy się na lore wyspiarskim, ale to kiedyś tam. Natomiast jeżeli chodzi o samą kartę, no to faktycznie jakby cały koncept jest taki, że każda karta odpowiada jednej runie, każda z tych run ma jakieś konkretne znaczenie, no i w tym przypadku jest to runa śmierci, bo tak, bo stwierdziłam, że od tej zacznę. W zasadzie bez jakiegoś takiego konkretnego ładu i składu kolejności, kolejne gdzieś tam sobie wybieram, nad czym pracuję. Nie wiem, czy ja to skończę, ale na razie się dobrze bawię. Moi drodzy, wracając do tematu. Jak można rozumieć cytat, który przytoczyłam wcześniej? Słuchajcie, no raczej nikt nie lubi plagiatu. To jest coś, co mam nadzieję już ustalimy sobie na samym początku. Nie będę tutaj nikogo namawiała do plagiatowania, nie o to chodzi w żadnym wypadku. To już tak na początek chciałabym jakieś wszelkie rage'e w komentarzach uspokoić. Spokojnie, nie o to mi chodzi. A wręcz przeciwnie, słuchajcie. Słaby artysta pożycza, dobry artysta kradnie.
No co można z tego wywnioskować? A jeżeli chodzi o pożyczenie, myślę, że to jest właśnie takie nawiązanie do tego, co przed chwilą postaraliśmy się odrzucić, czyli właśnie takie branie jakichś cudzych prac nie tyle jako inspiracji, tylko bardziej już takie bezpośrednie czerpanie garściami w taki sposób, że można by to uznać za jakieś naruszenie cudzych praw autorskich. Tego nie robimy, słuchajcie. To nie jest dobry pomysł, nie zalecam. Natomiast skupmy się na tej drugiej części, no bo wyobraźcie sobie taką koncepcję. No to jest dosyć przewrotny cytat, nie powiem, że nie. Ale jakby nie patrzeć, jak coś podpierdzielamy, jak jesteśmy takimi złymi, niedobrymi kradziejami, że sobie coś podpierdzielamy, no to co potem zrobimy z tym? No możemy tego użyć jakoś dla siebie, na swój sposób, a i na ogół nie użyjemy tego w dokładnie ten sam sposób, w jaki użył tego oryginalny właściciel, nie? To tak powiedzmy staram się jakoś zinterpretować sobie ten cytat, ale słuchajcie, ogólnie. Chodzi mi o to, że jakby nie patrzeć, jeżeli robimy cokolwiek, czy to coś projektujemy, czy to jakieś postacie, czy historię, czy ilustracje, czy nie wiem, muzykę i tak dalej, zawsze będzie jakiś szereg inspiracji, które sobie znajdziemy, bo jakby umówmy się, wszystko już było. To nie jest tak, że da się wytworzyć coś z próżni. Zawsze, niezależnie od projektu, będzie jakiś szereg inspiracji, które w jakiś sposób wpłyną na to, jak dany koncept tworzymy. Cały ten cytat w zasadzie skupia się na tym, żeby wiedzieć, w jaki sposób wykorzystać te inspiracje i żeby właśnie, będąc świadomym tego, że nie jesteśmy fizycznie w stanie zrobić nic, co będzie stuprocentowo oryginalne, bo jakby każdy ma jakąś tam swoją bibliotekę wizualną, jakieś zapamiętane rzeczy i może się inspirować nawet nieświadomie. Wiedząc to, możemy wpłynąć na to, w jaki sposób będziemy korzystali właśnie z tych inspiracji. I tutaj wchodzi właśnie temat podkradania sobie. I jakby jak to możemy rozumieć? No moi drodzy, skupmy się może najpierw na tym, dlaczego tak naprawdę nie warto tego unikać. Bo mam wrażenie, że jest sporo osób, którym wydaje się, że a jak zrobię coś takiego zupełnie oryginalnego, nie będę się niczym zupełnie inspirować, to będzie takie rewolucyjne, to potem się strasznie zaplątują w tą koncepcję i tak naprawdę taka mała inspiracja czymkolwiek, która by nikomu nie zaszkodziła, mogłaby bardzo pozytywnie wpłynąć na dany projekt, a takie właśnie zupełne odcinanie się od różnych źródeł po prostu odbiera nam szereg bardzo dobrych, sprawdzonych możliwości. Wiecie, jak to się czasami mówi, nie warto wyważyć otwartych drzwi. Jeżeli coś działa, to znaczy, że działa. Ważne jest, żeby to przedstawić po swojemu, w swój unikatowy sposób i przedstawić to w takim jakby kontekście, który dodaje jakby coś od siebie. Dlaczego też warto? Warto też dlatego, że bazując na czymś, wynajdując sobie właśnie takie dobre, pozytywne inspiracje, bardzo dużo się uczymy. Jeżeli sobie obierzemy jakieś rzeczy, które nam się podobają i które chcielibyśmy w jakiś sposób częściowo odtworzyć, to dzięki temu będziemy w stanie to przeanalizować, będziemy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski, a to są tak naprawdę te najbardziej kluczowe elementy nauki i rozwijania w ogóle swoich własnych umiejętności. No i poszerzamy sobie rzecz jasna bibliotekę wizualną i w zasadzie im więcej jakby zewnętrznych różnego rodzaju mediów i ciekawych, fajnych projektów się nałykamy, tym większą będziemy mieli właśnie to taką bazę inspiracji już w głowie i będziemy w stanie wymyśleć różne ciekawe rzeczy w locie. A teraz tak, jeżeli chodzi już faktycznie o korzystanie z tych źródeł inspiracji, no to jaki jest tak naprawdę ten jeden najlepszy sposób? No nie ma tak naprawdę, no nie o to chodzi. Ja bym się tutaj skupiała na czymś troszeczkę innym. Słuchajcie, to o czym już parę razy wspominałam, ale będę wspominać jeszcze raz, bo mam wrażenie, że bardzo wiele osób o tym zapomina, włącznie ze mną i wydaje mi się, że będzie to coś, co będę się starała Wam przekazać po raz kolejny i kolejny, póki Wy zapamiętacie i ja zapamiętam. A jednym z najważniejszych kroków w czymkolwiek jest zawężenie sobie pola działania. Słuchajcie, pracując z ograniczeniami, działamy tak naprawdę bardziej kreatywnie, niż mogłoby nam się wydawać. Powiedzmy, że chociażby mamy taki koncept.
nie mamy pomysłu, co narysować, okej? Okay? Nie ma problemu, zdarza się. Wchodzimy sobie na Pinteresta. O, okej, dobra, poszukam sobie czegoś ciekawego, może się zainspiruję. Potem kończy się na tym, że przeglądamy jedną godzinę, drugą godzinę, kartka jest dalej pusta, jest tyle zaczepistych rzeczy, którymi można było się było zainspirować, ale dalej nie ma kompletnie żadnego pomysłu, no co z tym w ogóle zrobić? No, zdarza się, tak mogę się założyć, że nie jestem jedyną osobą, która coś takiego ma. Więc pierwsze co, zawężamy sobie pole działania. Słuchajcie, znajdźmy sobie kilka konkretnych źródeł inspiracji, na których będziemy się wzorować, na których będziemy jakoś bazować wyjściowo. To mogą być obrazki, to mogą być filmy, to mogą być jakieś historie, to mogą być gry, to może być cokolwiek. I tutaj myślę, że możemy przejść do jakby trochę nawiązania do ilustracji, która mi tutaj leci w tle. A jeżeli chodzi o nią, to miałam w zasadzie bardzo konkretną listę inspiracji. Pierwsze co, no to faktycznie był cały ten koncept z kartami, który jakby wyszedł naturalnie i nad tym się szczególnie nie musiałam zastanawiać. Także tak naprawdę pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, było właśnie rozpisanie sobie, co ma się znaleźć na tych kartach. Wiedziałam, że musi być postać, musi być napis, musi być ta cała runa, no i musi być tam do tego jakaś oprawa graficzna, żeby to nie wyglądało łyso. Więc pierwsze co, to zaczęłam sobie szukać w tym zakresie, prawda? A ogólnie rzecz biorąc, różnych sposobów na zrobienie kart, no oczywiście, że szukałam inspiracji tarota, no bo taroty wydaje mi się, że to jeden z takich najbardziej kreatywnych właśnie sposobów, na jakie można ciekawe karty wykminić. A w każdym razie jasne, że szukałam sobie tarota, no nie będę tego ukrywać, nie? No ale jakbym tak znowu przeglądała godzinę, to bym poznajdowała pierdyliard zaje fajnych tarotów i nie wybrała w końcu nic. Więc zawężyłam to sobie do kilku. Pierwsze, co wiedziałam na pewno, że chcę, żeby w jakiś sposób miało wpływ na moją pracę, a to były taroty z Dragon Age Inquisition. To jest w zasadzie jedna z moich ulubionych gier i strasznie mi się tam podobają projekty tarotem. Drugą inspiracją, która mnie strasznie wciągnęła, była talia autorstwa, ja to prawdopodobnie pokaleczę, ale Cynthia Marsana. Podlinkuję Wam ją w opisie, bo mam nadzieję, że nie pokaleczyłam tego, ale w każdym razie wrzucę Wam ArtStation, tam są naprawdę zaczepiste prace. Oczywiście jeżeli chodzi o projekt postaci, on powstał dużo wcześniej, ale też miał swoją listę inspiracji. Postać ma maskę inspirowaną Dia de los Muertos, sam koncept kosiarza w zasadzie chciałam, żeby był taki bardziej humorystyczny, więc główne inspiracje to tutaj były Simsy i postać śmierci ze świata dysku. No i w zasadzie jakby mając już taką dosyć ograniczoną, jakby nie patrzeć, listę inspiracji, można przejść do kolejnego podpunktu, czyli co w zasadzie z tym teraz zrobić. No bo jak mówiłam, takiej bezpośredniej kopii już w ogóle o jakiejś kalce nie wspominając unikamy. Tego nie chcemy, podziękujemy. No to w takim razie jak? To co ja bym zaproponowała, to jest wybranie sobie z każdej z tych inspiracji po jednej małej rzeczy. Najlepiej takiej malutkiej, jedna rzecz, która nam się najbardziej podoba. I to może być na przykład paleta kolorystyczna. To może być sposób, w jaki jest narysowany jakiś element. To może być jakiś rodzaj kompozycji, bo na przykład w tej kompozycji jest bardzo dramatyczne i dynamiczne ujęcie i chcę zrobić to w tym stylu. Albo, nie wiem, o, tutaj jest taka perspektywa i ona by świetnie działała z tym typem ilustracji, które chcę zrobić. Albo, nie wiem, no cokolwiek, nie? Na przykład weźmy sobie chociażby tego tarota z Dragon Age, o którym wspominałam. To, co mi się tam najbardziej w zasadzie podobało, to sposób, w jaki postacie były tam narysowane w bardzo różny sposób. Wręcz jakby tak na nie spojrzeć i je kompletnie wyciąć z kontekstu, można by czasem pomyśleć, że to są dwie różne talie kart. To, co je wszystkie spinało, to były bardzo konkretne, bardzo ograniczone palety barwne i dosyć specyficzne geometryczne tła. To były te dwie rzeczy, które chciałam zachować. No ale oczywiście jakby to też nie było tak, że którykolwiek z tych elementów brałam bezpośrednio. A postarałam się mniej więcej znaleźć sobie zestaw takich kart, które najdokładniej oddawały te konkretne elementy, na których chciałam się skupić. I na ich podstawie postarałam się wymyślić coś innego, nieco podobnego, ale jednocześnie takiego, co najbardziej by się zgrywało z tym konceptem, który miałam.
Jeżeli chodzi o tą drugą talię, o której wspominałam, to co tam mnie najbardziej zainspirowało, poza tym, że same ilustracje były cudowne, ale na nich się nie chciałam skupić, bo jakby miałam konkretny cel, co na tych kartach ma być. To co głównie mnie zainspirowało, to były obwolutki wokół tej głównej ilustracji. I tam były takie bardzo ładne, cienkie, złote zdobienia i ogólnie zestaw kolorów, które się tam przewijał. I też nie zrobiłam tego samego. Tak naprawdę, jakby tak na to spojrzeć, to w zasadzie są to zupełnie dwa różne designy, ale ogólny koncept, prawda? Czyli jakby to, że to będzie dosyć ciemna obwoluta, w środku której będzie pełnokolorowa ilustracja i właśnie te takie złote zdobienia, które mimo wszystko starałam się zrobić w inny sposób, to były rzeczy, na których jakby się głównie skupiłam. To samo z projektem postaci. Główny koncept kociarza, który się pojawia w Simsach i śmierci, która się pojawia w świecie dysku, no to właśnie to, że chciałam pójść w taki bardzo stereotypowy wizerunek, musi być kapturek, musi być kosa i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie jakby to, na czym się głównie chciałam skupić, to fakt, że to jest takie bardzo humorystyczne ujęcie. No tylko, że w tym przypadku chciałam, żeby to humorystyczne ujęcie było trochę inne. No i w międzyczasie, bo to też akurat jeżeli chodzi o wymyślanie tej postaci, to nie tylko ja nad nią pracowałam. Wymyśliliśmy, żeby z Mrocznego Kosiarza zrobić paradoksalnie nekromantę i w dodatku jeszcze gościa, który się zajmuje ogrodnictwem. Bo czemu nie? Bo będzie zabawnie. Więc jakby takie różne rzeczy to się jeszcze gdzieś tam po razy dodaje. I widzicie, to są takie małe popierdółki, ale jak je tak wszystko sobie połączyć, zestawić, oczywiście można by było tego jeszcze dużo szukać. Można by było jeszcze jakąś inną ilustrację, na której bym dokładnie bazowała kolorki. Można by było coś tam jeszcze poszukać. Jasne, żeby się dało. Ale jakby chcę Wam po prostu zilustrować ten proces myślowy. Szukamy sobie różnych pojedynczych takich małych rzeczy, które nam się podobają i staramy się zastanowić, jak my byśmy to zrobili. Jak to wykorzystać, żeby nie kopiować tego bezpośrednio, ale żeby właśnie te fajne działające pomysły przerobić, inaczej zinterpretować, inaczej przedstawić. Ogólnie rzecz biorąc, zrobić, można powiedzieć, taki mały remiks tego wszystkiego, prawda? Jasne, jeżeli coś wyjdzie nam bardziej podobne niż byśmy tego chcieli, to można próbować to zrobić inaczej, a można też czasami po prostu powiedzieć, że jasne, to była w bardzo dużej mierze inspiracja tym a tym, prawda? Jakby to już jest dosyć, jeżeli można to tak nazwać, płynna kwestia. I w zasadzie w dużej mierze zależy od tego, na ile z czego czerpiemy inspirację. Ja też myślę, że to, co się niektórym może też wydawać dziwne, ale ja osobiście myślę, że bardzo kluczowe jest, że warto być właśnie otwartym, jeżeli chodzi o mówienie o tym, na czym się wzorowaliśmy. A tak samo jest na przykład w grach, prawda? Mamy zestaw tak naprawdę sprawdzonych mechanik, no i jakby tak zrobić kopię jeden do jeden jakiejś gry, no to to by nie było na pewno dobre. Ale jest mnóstwo twórców, którzy na przykład czerpią różnego rodzaju inspiracje, sprawdzone mechaniki z wcześniej stworzonych, no bo jakby nie patrzeć, no jakby ponownie, po co wyważać otwarte drzwi? I pierwsze, co mi tak przychodzi akurat teraz do głowy, no to Hollow Knight. Świetna gra, cudowna gra, która czerpie bardzo dużo inspiracji z wcześniejszych Metroidvanii. I twórcy na spokojnie mówią, że że na przykład ten ruch był zainspirowany tą a tą grą, a ten ruch był zainspirowany tą a tą grą. Ale robią to na swój własny, indywidualny sposób i tworzą z tego jakby spójną, unikalną całość w postaci tej gry, prawda? Nie ma się w ogóle sensu wstydzić tym, że się czymś inspirujemy, byleby nie kopiować tego jeden do jeden, co nie? To jakby jest kwestia inna, ja Wam już parę razy mówiłam, jeżeli kopiujemy coś jeden do jeden, to najlepiej zostawić to sobie jako, powiedzmy, coś studyjnego do nauki, a na pewno się pod tym nie podpisywać jako to nasze unikalne dzieło, prawda? Wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że jakby ten temat już oklepaliśmy parę razy. W każdym razie, słuchajcie, no jakby skoro już doszliśmy do tego momentu, no to co? Jakby myślę, taką główną myślą przewodnią jest
czerpij inspiracje, wyciągaj wnioski i dodawaj do tego jakiś swój unikalny twist. To są jakby takie główne filary, wydaje mi się, inspirowanie się czymkolwiek. A tymczasem wydaje mi się, że temat już trochę wyczerpałam, a powoli kończy mi się czas nagraniowy. Także mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że trochę może Was, nie wiem, do czegoś zainspirował. A ja Was będę zostawiać z końcówką nagrania, wyzwaniem tygodnia i pa pa! Dziad sobie fochy strojaki jest poczta do odebrania. Dobra, zobaczymy. Dzisiejsze wyzwanie tygodnia brzmi: zardzewiały samochód z wąsami pijący olej z puszki. Także ten, jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w wyzwaniu, prześlijcie swoją pracę na sarawistudio.wyzwanie@gmail.com albo na nasz serwer Discord, do którego link macie tam w opisie. No i zadowolony z siebie jesteś? Odwajam za ciebie całą robotę. Ja stąd spadam. Dzień.